Cześć, chciałem jeszcze przez chwilę zająć się silnikiem z młynka do kawy z 64 roku z fabryki Wodomierzy we Wrocławiu. Odcinek o tym młynku pewnie dzisiaj będzie już na kanale. W pewnym sensie jest to malutki kuzyn dużych silników stosowanych w agregatach ssących do odkurzaczy, jak produkowane także we wrocławskiej fabryce w latach 60., na przykład ten typ SK5 z odkurzacza Alfa-2. To jest troszeczkę nowszy typ SK5A. To jest typ SK5A1, czy taki typ SK5B, ten akurat z odkurzacza Alfa K2 z 1964 roku, jak nasz młynek. Oczywiście, w odróżnieniu od takich agregatów ssących, ten silniczek jest mniejszy, ma na wirniku wentylatorek, a łożyska są ślizgowe. W silniku znajdują się malutkie szczotki w całkiem dobrym stanie. Mają według katalogu rozmiary 5 na 65 na 16 mm, chociaż te już są troszkę krótsze i starte. Przy silniku był zamontowany kondensator przeciwzakłóceniowy z Bydgoskich Zakładów Belma typu KP500, no ale odpadł od niego jeden przewód. Tak się składa, że mam jeszcze kilka takich uszkodzonych kondensatorów z tego samego typu wyjętych, chyba głównie z małych silników do odkurzaczy Gamma 2 z początku lat 60. E, identyczny kondensator kiedyś najchętniej tutaj ponownie zamontuję. W opisie odcinka zamieszczę linki do kilku skanów. E, po pierwsze do fragmentu katalogu, gdzie opisane są różne małe Silniki typu SK, produkowane przez fabrykę wodomierzy we Wrocławiu, a wśród nich właśnie chyba dokładnie taki typ SK3C. Tutaj z rozrysowanym schematem. To jest katalog z 1963 roku. Po drugie, zamieszczę skan z opisem nieco późniejszych, choć bardzo podobnych silników do młynków do kawy typu SK9, ale produkowanych już przez zakłady EDA w Poniatowej. I tutaj jest też chyba troszkę mocniejszy silnik typu SK3i. To jest katalog z 1969 roku. I zeskanowałem dla Was też fragment z książki o urządzeniach domowych dotyczą, dotyczący właśnie młynków do kawy. Tutaj mamy nawet praktycznie taki sam młynek z fabryki wodomierzy, to co może być ciekawe, to jest tabelka z wymienionymi różnymi najczęstszymi usterkami młynków i propozycjami naprawy. To jest książka Elektryczne urządzenia domowe z 1972 roku. Także jeżeli Was to zainteresuje, to będziecie mieć komplet materiałów, z których. Ja ja też korzystałem podczas przygotowania odcinka o tym silniku i o tym młynku do kawy.